My, Polacy, jesteśmy wielkim, dumnym narodem. Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem. Kim był? Jakim był człowiekiem? A on chciał wolnej Polski. On chciał niepodległej Polski. Nie godził się na żadną inną. Był pod tym względem niezłomny. Był wyśmiewany, był atakowany, był krytykowany, był więziony, był deportowany właśnie dlatego, że chciał Polski niepodległej i nie godził się na żadne kompromisy. Taki był. Nigdy zresztą nie pogodził się chociażby z okrągłym stołem. Cały czas do ostatniej chwili był gotowy do służby. Wielce szanowny panie marszałku, seniorze, dobrze pan się zasłużył Rzeczypospolitej i ta pana służba jest doceniana. Ja panu z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej za nią dziękuję. Spoczywaj w pokoju. Cześć twojej pamięci. Ziarno, które zasiałeś, wydało plon stukrotny. Ojciec wierzył, że człowiek i społeczności, że Polacy możemy wybić się ku wielkości. Poszukiwał sensu, odnajdywał go w dobrych czynach. To jest lojalność. Lojalność setek tysięcy działaczy, ludzi Solidarności, Solidarności walczącej, lojalność do Ojca. Żył według wartości, w które wierzył. On był jednym z nielicznych, którzy byli głosem wołającego na puszczy, głosem przestrogi, głosem poszukiwania nowej, lepszej Polski, nowego, lepszego systemu, nowego, lepszego ustroju. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać. Lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem. Kręgosłup jego Rzeczpospolitej Solidarnej. Wymarzonej Rzeczpospolitej Solidarnej. Płaczą po Tobie modrzewie i lipy, które sadziłeś. Płaczą pszczoły, które karmiłeś.
Płaczą księgi, które czytałeś. Płaczemy my. Ale w tych łzach, tak jak tego pragnąłeś, niesiemy dalej Polskę. Jak żagiew, jak płomienie. Niesiemy ją ku przyszłości, ku nowym obszarom, nowym epokom, nowym wyzwaniom. Polskę wolną i czystą jak łza. Polskę prawą i sprawiedliwą. Na pożytek nam i przyszłym pokoleniom. Na chwałę Bogu. Dużymi czerwonymi literami wypisał słowo wiara. Na czerwonym tle białymi literami wypisał słowo niepodległość. Wsłuchiwał się w słowa Jana Pawła II, który w swej słynnej homilii niejako rozwijał sens obydwu słów wypisanych na transparencie, słów mówiących o podwójnej miłości Polaków do Boga i do ojczyzny. Nie dziwmy się, że nasi wrogowie robili wszystko, aby Polacy nie mogli doświadczyć tej właśnie miłości. A kochać Polskę znaczyło trwać wiernie przy Chrystusowym krzyżu. Polakom pozostał więc sprzeciw. Marzyłeś o pełnej sprawiedliwości społecznej, o realizacji solidaryzmu społecznego, twojej idei, o której marzyłeś przez lata jeszcze w podziemiu. My, dzieci Solidarności Walczącej, pójdziemy tą drogą. Dziękujemy ci, wielki nauczyciel. Zdążył dać wielkie świadectwo prawdy. Przemówienie jako marszałka seniora było końcem odrzucania go jako kamienia przez budowlanych. Kamień odrzucony stał się kamieniem węgielnym. Przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego. Człowieka, który łączył w sobie radykalizm z łagodnością, z gotowością współpracy ze wszystkimi, z wielką łatwością wybaczania. I tych, którzy marzyli o niepodległości, było wielu, ale tylko on potrafił to marzenie zmienić w czyn. To coś, co czyniło marszałka Kornela Morawieckiego nie tylko człowiekiem niezwykłym, nie tylko człowiekiem zasłużonym, ale także człowiekiem wielkim, jednym z ojców polskiej niepodległości. Niech odpoczywa w pokoju. Żegnam.